bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV. Dziękuję bardzo. Chciałam bardzo serdecznie powitać wszystkich Państwa i powiedzieć, że ogromnie się cieszę, że Państwo tutaj są. I mam przyjemność powitać Państwa jako kurator tej wystawy i kustosz zbiorów. Zacznę może, ja chcę powiedzieć dość długo na temat tej wystawy, zanim oddam głos pani profesor Kalinie Bartnickiej. Tak? Ale ja chcę, ponieważ to jest wystawa dość niezwykła. Otóż chciałabym zacząć od tego, ponieważ tak pięknie pan burmistrz tutaj mnie zapowiedział, żeby przeczytać państwu pismo, które burmistrz miasta Mińska Mazowieckiego w roku 1937 wystosował do moich dziadków państwa Sylwestrowiczów. Zarząd miejski dokłada wszelkich starań i wysiłków w kierunku podniesienia stanu kulturalnego i wyglądu estetycznego naszego miasta. Jednakże zadanie to jest tak olbrzymie, a środki zarządu miejskiego są stosunkowo małe. Zadanie to może być osiągnięte tylko przy czynnym współudziale obywateli kochających swoje miasto i dbających o jego wygląd. Uprzejmie proszę przeto wielmożnego pana o przybycie na zebranie Towarzystwa Miłośników Kulturalnego i Estetycznego Rozwoju Miasta Mińska Mazowieckiego, które się odbędzie dnia 20 maja o godzinie 19 w sali Rady Miejskiej. W latach później, po tym zebraniu, o którym tutaj mowa w tym dokumencie, nastąpiło powołanie Towarzystwa Przyjaciół Miasta Mińska Mazowieckiego i później w tym towarzystwie działał właśnie Józef Sylwestrowicz i później był jego prezesem w latach 60. Więc chciałam podziękować bardzo serdecznie wszystkim tym osobom, które coś wniosły do tej wystawy, albo swoją pracę, albo też no, bardzo dużo osób podarowało różne eksponaty na tę wystawę, różne drobiazgi. Zwłaszcza jestem wdzięczna za wszystko to, co mówi o pracy nauczycieli w regionie i w okolicach. No to tyle bym chciała powiedzieć. No, dzisiaj cały ten program tego naszego pokazu został tak ułożony, żeby po pierwsze mogli Państwo tę wystawę obejrzeć, to wnętrze mieszkania, a po drugie, żeby też coś dać, jakiś smak, jakieś ślady tych wartości, którym i tych celów, którym mieszkańcy no, tych pokoi na górze służyli. I o tym zaraz będę opowiadać. Tak, no właśnie, bo historia tego jest taka, że te, chociaż sprzęty są przedwojenne, ale one wędrowały po całej Polsce razem z mieszkańcami. Natomiast no, w końcu, w 50 roku tutaj sprowadzili się moi dziadkowie, właśnie dokładnie do tego mieszkania, które zostało przez właścicielkę willi, wtedy wykończony został remont po wojnie i pokoje były, ona szukała lokatorów, te pokoje zostały wynajęte i rodzina moich dziadków od 50 roku w tych murach dosłownie mieszkała. Dziękować za zorganizowanie takiej wystawy. Dziękuję. Stopniowo w miarę rozwoju pierwszego dziesięciolecia opanowywano wszystkie dzieci obowiązkiem szkolnym. Także w roku mniej więcej 1926-27 ponad 90% dzieci w wieku obowiązku szkolnego już chodziło do szkoły. I w tym momencie zaczyna się ten straszny kryzys. Kryzys był straszny. I nieprawdopodobny wzrost ilości dzieci w wieku szkolnym, po prostu wyż demograficzny, powojenny. Chwileczkę, może pani głośniej, bo coś... Nie odbieram, tak? W każdym razie problem był taki, że między rokiem, powiedzmy, 1927-28, a rokiem 1935-36 przybyło 2 miliony dzieci w wieku szkolnym. I to jest z tego w zasadzie wszyscy mieli dojście do nauczania. Mieli. Kosztem nauczycielstwa. Bo nauczycieli etatów nie dodawano, o ile ja pamiętam, tylko 90% chyba w ogóle budżetu ministerstwa tylko na płace, bo był kryzys.
a jednocześnie w tym samym czasie no, trzeba było wchłonąć prawie 2 miliony dzieci. Nie było już nowych, nie budowało się nowych budynków szkolnych i nie przybywało etatów. Jak władze sobie to organizowały? Nowych nauczycieli nie przyjmowano. Tylko tym, którzy byli, obarczano ich znacznie większymi obowiązkami, ilością godzin, ilością dzieci i dodatkowymi w stosunku do społeczeństwa. Bardzo na to nawet narzekali. Narzekali, że właściwie są źle traktowani. Ale jednocześnie było też duże bezrobocie nauczycielskie. To znaczy bardzo wzrosły wymagania w ciągu pierwszego dziesięciolecia nauczycieli. Zmuszano przepisami administracyjnymi, żeby zdobywali pełne kwalifikacje. Brakowało około 20 tysięcy etatów nauczycielskich, a jednocześnie 10 tysięcy wykształconych nauczycieli nie miało pracy. Bardzo podniesiono możliwości kształcenia nauczycieli. No mniej więcej do 1932 roku to było przede wszystkim seminarium nauczycielskie, które nie dawało uprawnień matury ogólnokształcącej i wstępowania na wyższe uczelnie. Od 1932 roku nauczyciel musiał przynajmniej zrobić 3-letnie liceum zawodowe po ukończeniu gimnazjum. Po ukończeniu 4 lat gimnazjum ogólnokształcącego, 3 lata liceum. Albo po maturze wstępować do pedagogii. Natomiast ustawa, to jest ustawa Jędrzejewiczowska z 1932 roku, zrobiła coś, co było właśnie wielkim marzeniem od 200 lat polskich oświatowców. Mianowicie przeprowadziła, można by powiedzieć, rzeczywiście powszechne nauczanie, bo też było powszechne nauczanie i następnie drożność w tych wszystkich pozostałych szkołach. Czyli po skończeniu 6 klasy, bo tam siódma nie zawsze miała być potrzebna, wstępowało się na 4 lata do gimnazjum, mała matura, 2 lata matura ogólnokształcąca, albo 3 lata matura nauczycielska, też już ogólnokształcąca, pozwalająca stąpić nauczycieli. Czyli podniosło się albo pedagogium pomaturalnym. Czyli podniósł się bardzo wysoko poziom kształcenia nauczycieli. Jednocześnie ci wykształceni, na przykład, to już mogę powiedzieć teraz, moja mama, która skończyła pedagogium właśnie w Warszawie, nie mogła dostać pracy, zaproponowano jej, bo nie było pieniędzy, zaproponowano jej bezpłatne praktyki. Przy tym, tak jak mama mówiła, żałowała, że nie podjęła tego. Dlatego, że komitety rodzicielskie starały się jednak coś tym praktykantom pomóc. Czyli na tle tego wszystkiego, co mówię o okresie międzywojennym, można by powiedzieć jedno. Okres międzywojenny wyprowadził nauczycielstwo na wielką grupę inteligencką, bardzo grupę patriotyczną, świetnie zorganizowaną. No i chciałam powiedzieć, że czasami jak słucha tego, co się dzieje teraz, to już mi szkoda, że nie potrafimy tego powtórzyć. Dziękuję. Wręczyć w imieniu pana Leszka Smerda książkę pana Janusza Kulikowskiego Życie międzywojenne, polityczne i kulturalne. No, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo dużo. Ja muszę powiedzieć, że no, towarzyszyłam pani Marii rok temu prawie, prawda? Tutaj oglądając to muzeum jeszcze raczej w sferze planów, projektów i w paczkach, bo to były jeszcze wtedy paczki. I to, co dzisiaj obejrzałam, to jest rzeczywiście imponujące. Ja teraz chciałam powiedzieć coś właśnie o tym duchu i tych tradycjach. Urządzając przez 5 lat tutaj to wnętrze, ja się starałam myśleć przede wszystkim o ludziach. I zadałam sobie pierwsze pytanie, które sobie zadałam, no to gdzie są tutaj teraz, czy jeszcze znajdę gdzieś uczniów Janiny i Józefa Sylwestrowiczów? I okazało się, że znalazłam wcale nie jednego ucznia i uczennicę i właśnie chcę tutaj oddać im głos.
chcę opowiedzieć o tym, czego się od niej dowiedziałam. Byłam tutaj na zjeździe wychowanków i absolwentów Siennicy, uczelni siennickiej w zeszłym roku. Seminarium nauczycielskie w Siennicy kończył mój dziadek jeszcze za czasów carskich, a potem jako wrócił do tego liceum pedagogicznego jako nauczyciel. No a cóż powiedzieli uczniowie mojej babci? No tutaj usłyszałam taką historię na temat tego, jak to moja babcia pracowała przez wiele, wiele lat w szkole imienia Kopernika tutaj niedaleko stąd, ale przed wojną i po wojnie, i była zastępcą dyrektora. I cóż się okazało, że na jakiejś lekcji zrobiła się afera i uczeń chciał rzucić nauczyciela doniczną z kwiatkiem. W związku z tym zawołano dyrektora szkoły, no nie było dyrektora, no to moją babcię. Moja babcia była taka malutka, szczuplutka, nieduża kobieta. No a to był jakiś taki wielki, przerośnięty dryblas, który był wiekiem i w ogóle no, silny fizycznie. No i wchodzi do klasy ta mała kobieta, a ten wielki dryblas tutaj na nią z tą doniczką. Ona do niego mówi, no jak ty na mnie tą doniczką? No i cóż, jakie wspomnienia są nie tego ucznia, tylko tego, który oglądał, no że ona rozbroiła tego dryblasa, że on w ogóle łzy mu się zakręciły w oczach i pocałował mu w rękę, doniczkę odłożył i wszystko było dalej dobrze. Tu wczoraj, przedwczoraj przyszła taka pani, która też właśnie mówiła, że ona jest uczennicą Sylwestrowicza, Janiny Sylwestrowicz, i że jaka to była nauczycielka, ona nigdy na nas nie podnosiła głosu. I powtarzała to wiele razy, że to takie było dla niej ważne. No więc w tych opowieściach to jawi się ten nauczyciel jako mistrz, jako jakiś wzór do naśladowania. No ale teraz czego ci nauczyciele, którzy tam na górze mieszkali, sami się nauczyli ze swoich własnych szkołach? Zadałam sobie takie pytanie. Do czego wracają po latach i co chcą zachować? Zanim powiem o samych nauczycielach, no to chciałam powiedzieć o wspomnieniach pewnego ucznia Janiny Sylwestrowicz w Mrozach, o ucznia, który wpisał się tak. Nie pamiętam wielu nazwisk nauczycieli, wpisał się w izbie szkolnej w Mrozach właśnie. Nie pamiętam wielu nazwisk nauczycieli szkoły powszechnej w Mrozach, którą ukończyłem w 28 roku. 28 rok to jest mniej więcej ten okres, co zdjęcie, które tutaj, które tu jest wystawione, to jest zdjęcie ze szkoły w Mrozach z lat 20. Najbardziej jednak pamiętam panią Sylwestrowiczową, która dała mi początki języka francuskiego, pierwszego języka obcego w moim życiu. Otworzyła mi szeroki świat. No więc proszę państwa, moja wizja jest taka, że być może to mieszkanie Sylwestrowiczów może stać się jakimś takim początkiem takiego ośrodka, który mógłby skupić tutaj nauczycieli i oni nie byliby tacy sami i może znaleźliby tutaj właśnie to swoje środowisko i tę współpracę. I bardzo liczę na państwa pomoc w tym, żeby takie plany i takie cele można było jakoś uskutecznić. Bardzo państwu dziękuję. Chcieliśmy się tak na chwilkę włączyć, ponieważ ja akurat też jestem uczennicą pana Sylwestrowicza. Jest tutaj koleżanka, ale z Siennicy jest nas trochę więcej. Otóż Siennica to jest takie źródło, które nigdy nie wysychało i nie wysycha. Źródło, które wydało wielu wspaniałych nauczycieli, działaczy społecznych, działaczy Związku Nauczycielstwa Polskiego. Jest tutaj prezes oddziału mińskiego, może potwierdzić, że to z inicjatywy sienniczej. W 1906 roku w Piliszkowie powołany został Związek Nauczycieli Ludowych. Pan Sylwestrowicz był jednym z tych absolwentów, którzy w 1957 roku ubiegłego wieku postanowili zorganizować koło sienniczej. I on właśnie zespół z innymi absolwentami, głównie seminarium nauczycielskiego, zorganizował to koło, które z kolei w 1999 roku przekształciło się w stowarzyszenie, a więc otrzymało osobowość prawną. I myślę, pani profesor, że te swoje bogactwa po Sylwestrowiczach trzeba by troszeczkę podzielić. Nie zapominać, że w Siennicy jest również muzeum i tam
I tam troszeczkę przydałoby się tych pamiątek po panu Józefie Sylwestrowiczu. Ja jestem dumny, że pani tak kultywuje te piękne tradycje rodzinne, bo rzeczywiście ta rodzina zasługuje na to. My jesteśmy dumni, że jesteśmy absolwentami Sinnicy i już dzisiaj mogę wszystkich zaprosić na nasz jubileuszowy zjazd z okazji 150-lecia naszej Alma Mater. Ja tu chciałam odpowiedzieć przede wszystkim na, podziękować za miłe słowa o Sylwestrowiczach i odpowiedzieć na pana apel. Otóż no, jest taki obraz namalowany przez Józefa Sylwestrowicza. On całe życie nie tylko zajmował się pracą pedagogiczną, działalnością społeczną i walką o obronę niepodległości kraju, ale również malował. Znajduje się obraz, na którym jest seminarium nauczycielskie. I ten obraz, życzeniem mojego dziadka było, żeby znalazł się właśnie w Sinnicy i on do tego muzeum szkolnego zostanie przekazany. A na górze mogą państwo zobaczyć, tam wszystkie obrazy to są oryginały, poza jednym. I ten jeden to jest reprodukcja tego obrazu, który właśnie powędruje do Muzeum Sinnickiego zgodnie z wolą mojego dziadka. No i żyjemy w dobie cyfryzacji i wszystkie oczywiście dokumenty i cała w wersji cyfrowej oczywiście jestem chętna się tym podzielić i wręcz no, jestem chętna współpracować nad tym, żeby dojść prawdy, jak to było chociażby z tymi butelkami, ale oczywiście jest to tylko przykład. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa jeszcze coś by chciał może powiedzieć? Ja chciałbym w imieniu pana dyrektora podziękować za przybycie pani Irenie, pani mamie, najstarszej członkini rodu i przekazać taki fajny album pana Marka Hardowskiego, najnowsze wydanie Stary Mińsk w akwarelach, proszę bardzo. W większości chałupek już nie ma, także będzie miło sobie powspominać. No mój Boże kochany. Ja bardzo proszę tutaj córkę Józefa i Janiny Sylwestrowiczu, żeby nam coś powiedziała. No jestem tak wzruszona i tak przejęta tą chwilą. Moja skromna osoba, jak tylko się tu pojawiła, jeszcze na zewnątrz, to witałam wszystkich gremialnie i przedstawiłam się z domu Sylwestrowicz, z męża Ekiel, że jestem, że witam wszystkich. Co mogę powiedzieć? Wzruszenie. Wielkie wzruszenie. Wspomnienia. Tam na górze, gdzie pójdziemy, to każde krzesło odstawione bokiem będzie przeze mnie poprawione. Filiżanka na stole, jeżeli stoi, to będzie tam postawiona, gdzie mama ją stawiała. Także tam będzie sentyment, smutek, że ci, co byli, odeszli, a byli tak wspaniali i tak by się chciało tego przytulenia i tego zaakceptowania. Życzę państwu, żeby państwa rodzice żyli długo, i żeby też pozostawili po sobie tak wspaniałe wspomnienia, nie do zapomnienia. Dziękuję. A to jestem przyjęta. Dziękuję bardzo za ten głos. Tutaj jest gabinet pana Sylwestrowicza, w którym pracował. Mamy zbiór. Piękny księgozbiór. Nawet są też z tamtego okresu, tak, rozumiem, tak? Z tamtego okresu. Zaznaczyć należy, że pani Janina Sylwestrowicz prowadziła bibliotekę dla nauczycieli. Wiadomo, w tamtym okresie książki były trudno dostępne, więc starała się jak największy dostęp nauczycielom do wiedzy. W szczególności to jest literatura polska, słowniki, encyklopedie. Są też prace artystyczne. Akcesoria też z tamtego. Wszystko jest z tamtego okresu. Czasopisma, dziennik nauczycielski. Do którego roku oni tutaj mieszkali? Pan Sylwestrowicz zmarł w 80 roku. Aha. Także, ale i państwo tałzowscy też tutaj mieszkali, prawda? Tak, ale to już w tamtej części. W tamtej części. A tutaj mieszkali Sylwestrowiczowie. Sylwestrowicz, zgadza się. Mhm. I tutaj jest pokój słoneczny. Aha. W tym pokoju zazwyczaj przyjmowani byli goście. Czy taki salon? To właśnie ta surowa deska, o której mówiła córka pana Sylwestrowicza.
gdzie malował akwarele. Rozumiem. Z wyposażenia, no to maszyna. A Zingera mieli, tak właśnie. Tak. Tak. Przeważnie szyta była pościel. Skromne wyposażenie, no, prawda? Tak. No i tutaj komoda. Tak. Z wstawkami intarsji, no i tutaj etażerka. Jakaś taka też... leżanka troszeczkę w tym saloniku. Tak. Ale ona stała wtedy też, tak? To jest też tak, łóżko. Taka do odpoczynku może nawet. Być może. Aha. I to jest... Pani Sylwestrowicz. Nie, to nie jest pani Sylwestrowicz. To jest siostra pana Sylwestrowicza, aha, która, że tak powiem, dopilnowała do roku 2000, bodajże drugiego, cały ten komplet mebli, bo ona tu mieszkała. Ja rozumiem, że to są obrazy, obrazy te pastele, tak? Pastele malowane przez pana Sylwestrowicza, zgadza się, dokładnie. A malował tylko krajobrazy, budynki, czy...? Przeważnie i też, wie pan, malował kwiaty. O, rozumiem. Czyli przyroda przyroda. A to zdjęcia, jeśli mogła pani... A to są zdjęcia rodzinne, tak. To jest pani, pan Józef Sylwestrowicz, pani Janina. Aha. Pan Józef z synkiem Jerzym. To tutaj są zdjęcia z okresu, kiedy państwo Sylwestrowiczowie zamieszkiwali w Mrozach. A, bo państwo Sylwestrowiczowie mieszkali... Pan Sylwestrowicz był kierownikiem szkoły w Mrozach. Rozumiem. Dokładnie. Tej podstawowej. Tak. I tutaj są też zdjęcia z okresu już takiego późniejszego. To jest lekcja gimnastyki prowadzonej przez pana Sylwestrowicza. To jest pani Sylwestrowicz na wycieczce w Krakowie. Aha. No mnóstwo tych pamiątek rodzinnych dokumentujących bardzo dobrze tą historię. Ja pozwolę rodziny sobie na chwilkę tylko, żeby mi słońce, żeby pokazać tego pana naszym widzom. O, teraz będzie dobrze. Żeby mniej więcej mieli obraz, jak wyglądał. Tak, to jest pan Sylwestrowicz z córką Ireną. Ale pani... nie z tą córką, która dzisiaj... Właśnie z tą. Właśnie z tą, tak. I tutaj jest ta córka na zdjęciu, na fotografii. Tym bardziej miło pokazać. Nie dość skromne wyposażenie mamy tutaj, ale... powiedzmy sobie. Dywanów nie używano w tamtych czasach. Nie. Podłoga była pani Łubieńska, osobom, które wynajmowały mieszkanie, aha, wręczała instrukcje nawet mycia podłogi, czyszczenia. A meble były pani Łubieńskiej, czy... Nie, z tymi meblami państwo Sylwestrowie prowadzili się. No rozumiem. Dokładnie. Ile razy się przeprowadzali? Oj, w Mińsku w kilku miejscach mieszkali. Mhm. Wiem, że mieszkali w Mińsku, w takiej części Mińska, która była nazwana Ogrodami. To są ulice, okolice obecnej ulicy Wielkopolskiej. Gdzie jeszcze, trudno mi powiedzieć. Dokładnych dokumentów nie ma. Tutaj w latach 50. się sprowadzili. Z Mrozów. Nie, z Mińska, bo z Mrozów pan Sylwestrowicz. To był incydent? Był założycielem pierwszej szkoły w Mińsku, w pałacu. Aha. Także to były lata powojenne. Rozumiem. I co tu mamy jeszcze? Właśnie. Wyposażenie wojskowe. Po wyzwoleniu pan Sylwestrowicz, kiedy wrócił, to wrócił właśnie w tym mundurze, płaszczu. Mhm. Zawód nauczyciela zobowiązywał, tak? To nie były takie osoby przypadkowe, to były osoby, które sobą reprezentowały wielką kulturę. A skąd dokładnie pochodzili Sylwestrowiczowie? Pan Sylwestrowicz urodził się w małej miejscowości pod Łowiczem, a pani Sylwestrowicz z Warszawy tutaj z rodzicami przeniosła się, ponieważ tata pani Janiny pracował w powstawającej fabryce Rudzkiego w Mińsku. Aha, w ten sposób. I tutaj poznali się? Poznali się w Warszawie. Tak, to znaczy dokładnie nie wiadomo, ale raczej w Sienicy w seminarium nauczycielskim. Aha, w ten sposób. Czyli pan Sylwestrowicz to jest rocznik urodzenia? 1893. Czy dwa lata różnicy? Tak. Ile miał wzrostu? Pytam, bo był szczupły, prawda? Babcia była niewielką kobietą. Babcia była mniej więcej mojej postury. Aha. Ja sporo cech po niej odziedziczyłam. A tak widać, że był wysoki, ale to chyba nie. Był niski. Ale szczupły był. Był szczupły, miał 1,60 m. I to go chyba podnosiło, jak widać na zdjęciach. Ponieważ dziadek był wojskowy, jeździł konno, przechodził. A no tak, ułan, tak. Tę postawę taką, jak należy. Natomiast no, nie był wysoki. No ja ponieważ byłam późnym dzieckiem. Pytam, bo może to ludzi interesuje. Tak, w takim razie dziadka już pamiętam starszego pochylonego. A jak się pani nazywa, proszę? Zofia Sylwestrowicz-Maliszewska. Jestem najstarszym dzieckiem starszego z dzieci. I pani jest mieszczanką? Nie, niestety. A gdzie pani mieszka? Mieszkam w Warszawie. Telewizja jest globalna, także ja wie pani. Mieszkam w Warszawie, natomiast mój ojciec mieszkał w tym mieszkaniu razem z dziadkami, studiował
anglistykę. Ja tutaj pierwszy rok życia po urodzeniu. Ale nie pamięta pani tego mieszkania? Nie. Pamiętam, przecież tak? Myśmy regularnie przyjeżdżali z Warszawy na wszystkie święta, się przyjeżdżało do dziadka. Mhm. Zawsze w pierwszy dzień. Czyli miał. Dziadek mieszkał w dworku, jakby nie był, tak, jakby nie tak. Patrzył. Także jeszcze panią Bubieńską pamiętam z tych wizyt, starszą, pełną. Też legendy krążą o pani Bubieńskiej, ale... Myśmy się trochę jej bali, ponieważ wiedzieliśmy, że ona jest właścicielką, zasadniczo... od niej wszystko zależy. I była zasadniczą, taką praktyczną kobietą, słyszałem, ale to też, dla historyków pole do działania. Dokładnie. Możemy przejść dalej jeszcze? To tutaj do kuchni zapraszam. Aha. Wyposażenie kuchni skromne, ale wszystkie elementy zachowane moim zdaniem bardzo dobrym zdaniem, z wyposażenie łazienki też można. Rozumiem, czyli kuchnia węglowa, jak to kiedyś było. Tak, kaflowa, węglowa. Tu przygotowane już do rozpalenia, opałka. Tak. Oczywiście, pan Sylwestrowicz oczywiście bardzo kultywował tradycje regionalne. Proszę bardzo, tutaj są pudełka po zapałkach. Tak. W strojach ludowych, jakie piękne oczywiście. Kiedyś pudełka wyrabiano. To przedwojenne są pewnie. Tak. To z każdej podróży, gdzie jeździł, gdzie podróżował, oprócz przywożonych obrazów, bo też przywoził obrazy z podróży zamiast zdjęć, piękne obrazy. A i to tasaczki, jest noże. Tak, to co kobiety lubią używać czasami w nieokreślonym. Też, dokładnie. Proszę, pojemnik na wodę, kasowaną syfon z wytwórni Senka. I ta maszynka do mielenia mięsa. No i też przykład obrazów, tak, akwarelowych, malowanych przez pana Sylwestrowicza. A tu tak jakby mała garderoba i do prasowania. Do prasowania, tutaj tak. Jedli i prasowali pewnie. No pewnie tak, takie przeznaczenie miał ten stół, no blat taki No surowy. Bo mieszkanie skromne, więc oddzielnej garderoby nie było. No i tam, gdzie państwo Sylwestrowicza piechotą chodzili, dokładnie, czyli jak królowie, prawda? Powiedzieć. Jest i łazienka. No tak, proszę spojrzeć. Jest oryginalna deska sedesowa. Zakład apteczny pana Osetowskiego też jest przykład, że zakupywane były. Tak. Aha. Proszę bardzo. No Warszawska właśnie. 74, telefon 12, czyli skład też... apteczny Osetowskiego. Dokładnie. No i tutaj właśnie apteczka. Tak. Teraz chyba apteczki mamy w kuchniach bardziej, a nie w łazienkach. Ale to też taka ja spotkałam się już z apteczką w łazience, tak. Ale to też taka trochę toaletka, prawda pani? Taka toaletka, taka apteczka. No, tak. No muszę powiedzieć, że mieszkanie jest przyzwoite. Już pani mi tutaj opowiedziała, ale jeśli pani o tym mieszkaniu chciałaby jeszcze coś powiedzieć, to bardzo chętnie, bo ja tutaj się dopytywałam o różne rzeczy, o oryginalność sprzętu, który tutaj jest, prawda? To jest wszystko oryginalne, tak? To, co było... to jest unikalność tej kolekcji, no na stale myślę polską, bo to jest wszystko wyposażenie jednej rodziny, polskich nauczycieli. Tak. To nie byli ludzie, którzy byli jakoś specjalnie sławni, chociaż już ze Sylwestrowicz jest zasłużonym obywatelem miasta Mińska, no ale nie jest to jakiś znany pisarz czy znany rzeźbiarz. No natomiast całe to mieszkanie z najmniejszymi drobiazgami jest odtworzone tak, jak ono wyglądało w dwudziestoleciu. Ile ono ma powierzchni? To mieszkanie ma około 53 metrów powierzchni. A wygląda na większe. No bo nie ma tu korytarza, natomiast są kuchnia i łazienka. Także no, to, co powiedzmy, jakieś tam tkaniny, które się nie zachowały w zbiorach. I to jest mieszkanie powojenne, na pewno powojenne państwo. Nie, to jest mieszkanie przedwojenne. Całe wyposażenie mieszkania jest przedwojenne. Ale oni mieszkali tu przed wojną? Nie, natomiast oni się podróżowali po z meblami kraju. Swoimi, z wyposażeniem. Ze swoimi rozumiem. Meblami, czyli mieszkali tu po wojnie, żeby była jasność. A wyposażenie mieli przedwojenne. Tak, wszystko. W tym mieszkaniu. Zawierusze wojenne to oni nie. Oni się wprowadzili w 1950 roku do tego mieszkania tutaj, ponieważ wtedy Maria Magdalena Łubieńska poszukiwała lokatorów do tego domu. A historia była taka, że Józef Sylwestrowicz wrócił w 1946 roku z niewoli z Oflagu w Murnau, gdzie spędził całą wojnę. I dostał od razu propozycję, żeby zorganizował nową szkołę numer 3, nową szkołę powszechną, podstawową, w pałacu. To była szkoła numer 3, później nosiła imię Tadeusza Kościuszki. No tak, i on tak. się tego zadania podjął, został kierownikiem. Oczywiście było to bardzo trudne zadanie, bo pałac był bardzo zniszczony, nie było ławek, nie było całego wyposażenia szkolnego. On organizował między innymi na przykład, nauczyciele zorganizowali przedstawienie, na które ludność wykupowała bilety i w ten sposób były jakieś fundusze na zagospodarowanie. Tak. No ale kiedy już tę szkołę zorganizował, to w dwa lata później
później w 1948 roku doszło do incydentu takiego, że uczniowie zdjęli ze ściany portrety Bieruta i Stalina i opruli. W związku z tym mój dziadek przestał być kierownikiem, nie mógł mieszkać w mieszkaniu, kierowniczym mieszkaniu w pałacu i szukał mieszkania. A wtedy akurat tutaj... Czyli Podwidrzy, tak. 57, no to jeszcze rok Podwidrzy. To był 48 rok. A 48? 48 rok, w którym on został zwolniony z pracy. Zrozumiałem, 58, ale został zwolniony 40. z kierowania szkołą. Rozumiem. Czy są jakieś zdjęcia tego mieszkania zachowane, czy raczej... Stare, tak, jak najbardziej. Są zdjęcia z okresu wojny, gdzie no, niektóre z tych mebli są, tak jak one wyglądały wtedy. Jest na przykład to są zachowane zdjęcia. Czy coś o stosunkach hrabiny z państwem sylwestrowiczami wiadomo jak jest, czy nie? Najbardziej były to bardzo przyjacielskie relacje, zachowały się pocztówki. Bo to słyszałem, że to była żelazna dama, tak? Zachowały się pocztówki, tak, jak najbardziej. Jak najbardziej. No. Wymagała, rygorystyczna była, wymagała porządku. To, co tutaj słyszałem, że nawet pasty do podłóg no tak, były no właśnie zalecane. Tu ostatnio przygotowywaliśmy tu podłogę. Tak. Ja myślę, że może czasem to tak. I moje życzenia względem pracowników muzeum i pana dyrektora może były też czasem i no może trochę wygórowane i trudne. Dziękuję za maila, który mi pani przysłała, bo to pani przysłała maila, tak? Czy pani coś... Ja widziałam, że po no, zamieścił ogłoszenie no, o tej wystawie, więc pomyślałam, że po prostu no, też to znaczy, ja miałem swego dziadka nauczyciela przedwojennego, więc... No tak, ale ponieważ więc pojawiło mnie ten temat jakby troszkę tutaj, interesuje, tak, no to... interesuje. Zresztą to... jako kurator wystawy no, chciałabym dbać o to, żeby tutaj no, dla wszystkich obywateli... A skąd pomysł w ogóle, bo od tego... Chyba pani nie pomysł powiedziała. Wziął się stąd, że no ja jako człowiek świata nauki rozumiem. Zobaczyłam komplety dokumentów i komplety listów, pamiątek i wszystkiego tego, co obrazuje no właśnie wartości i cele, którym sylwestrowiczowie służyli. No aha. I jakoś w sumie stąd to jest główna motywacja tego, że, no, że to jest piękny zbiór, który należałoby ocalić. To jeszcze raz się proszę przedstawić moim widzom. Jestem kuratorem i kustoszem, kuratorem wystawy Jakżeli nauczyciele w II Rzeczypospolitej i również kustoszem tych zbiorów, które stanowią depozyt rodziny. Mam nadzieję, że będzie to depozyt do, no, tak. Na zawsze. Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV.